Witam, TVHu1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 6. Mam dzisiaj pomocnika, murzyna do pilnowania mi tutaj rzeczy przez ten czas, aż ja będę, jak ja będę robić to innego, więc Wiki, możesz się przywitać. Jak już to murzynkę. Dzień murzynkę. Dobry. Więc co Wiki robi? No, zaznaczyłem jej tu linię, gdzie nie wolno chodzić, bo już jej zdarzyło się zginąć. Nie. I ona robi to, co robi tak naprawdę żywa automatyzacja. W lewo, w lewo. Tak działa. Wiki działa w ten sposób. To jest jej. Nie powiem, jak się krafci Wiki, ale jest tajna bardzo, receptura. Tajna receptura, ale bardzo pomaga, jeżeli chodzi o automatyzację. Nie trzeba rury prowadzić i to jest bardzo, bardzo przydatne. I teraz powiem kilka rzeczy. Pierwsze co, to. Parę osób chciało bardzo, żebym zrobił ten engine control unit i tam już krzyczeli wręcz. No więc zrobiłem ten control unit i jak to działa, to jest po prostu potrzebne, aby redstone'ować turbinę. Jak na przykład, no to turbinę i inne silniki, jak na przykład mam tutaj wireless transmitter. Jeżeli tu jest dźwignia, to ona, jeżeli zostanie włączona, to turbina nie będzie działać, wyłączy się totalnie. Jest to tak zrobione teraz. No i od dołu będzie przyjmować paliwo i będzie zasilać silnik na przykład paliwem. Zależy jeszcze co. Bo woda chyba zadziała, nie jestem pewny. No, a jeszcze jedno. Jeżeli klikacie screwdriverem, to możecie ustawić tutaj speed. Z jaką szybkością ma silnik działać, jeżeli chodzi o nasz kochany tutaj speed. No i jeżeli dacie oczywiście 25%, to macie jakby to powiedzieć, zużycie paliwa mniejsze o połowę, a jeżeli dacie na 50, to macie takie same jak na 100. Więc ten silnik teraz działa na 25%. I to wystarczy, aby ten kompaktor miał stabilnie 300 stopni. Jest dobrze, jest mega. Wiki, skończyło się tutaj ten. Odsłoń mnie. No. O Jezu. Tak, ona zginie pewnie, ale... Ale! Nie. To jest normalne? Nie. Nie, tak? Nie. Lol. A co nie? No nie. Tak. Nie. Dam ci dużo lodestone'u. W ogóle kończy Daj. Się. Masz. Sypaj. Sypaj, malina. Dajesz. Brr. Dobra. Więc teraz zacząłem już wcześniej tam crafta. Na razie jeszcze nic takiego tutaj nie robiłem. Jak widzicie, mało mam tych. To będzie potrzebne też do Project E. No i teraz parę osób napisało, bo ja się pytałem przed nagrywaniem na Facebooku, co by chcieli, żebym zrobił. Więc tak. Jedna osoba z nickiem pomysłodawca, what the fuck, napisała, może zrób automatyzację przedmietów potrzebnych do jet fuel, co by się bardzo przydało, ponieważ no cierpię na ten brak i cały czas muszę coś tam uzupełnić w tym, tutaj, w tym. I wtedy, wiecie, coś zapomnę, co do czego, więc to by się przydało. Jeszcze inna osoba napisała, żebym zrobił godzinny odcinek ten, ale nie wiem, czy to zrobię. Czekaj, tutaj zrobić Project E, to jest niemożliwe teraz, niestety. Zrobić wieżę, tą z piątego sezonu? Chyba nie. Zautomatyzuj przepalanie ekstraktora. Też by było dobre, ale jest kilka problemów z tym związanych. Bo ekstraktor po pierwsze będzie zużywał dużo paliwa, jak będzie działał cały czas, non-stop. A po drugie surowców będę miał tyle, że pewnie w systemie się nie zmieści. I jeszcze będzie problem, no bo tu jest tylko iron ore. To bym musiał ustawić jeszcze emerald ore i inne rzeczy. I to nie robi tak szybko i będzie się zapychać i tak dalej, i tak dalej. Więc to by było dobre, ale później. Najpierw by było najlepsze zrobić automatyzację rzeczy do jet fuela.
Czyli do tego. No. Czyli musimy magma klimy mieć. Musimy mieć tar sand, to soul sandu, to będzie problem. Trochę. Znaczy, niby mam z tego soul sand, ale nie jest to może taka wielka ilość. Z netherrackiem też jest mało, no. Już zbierałem stąd netherrack. No nie wiem. Ethanol crystal to już, ethanol crystals to już mamy, to już nie będzie problemu. Coal to mamy. Netherrack to już mówiłem i blaze powder jest, ponieważ przed odcinkiem zrobiłem normalny, taki jak powinien być spawner blaze'ów. Jest teraz on na spawner i tu się bardzo dużo ich pojawia i jest po prostu świetnie z tymi blaze'ami. Muszę teraz zrobić tutaj, żeby wyrzucało zbroję, kawałki zbroi. Dobra, więc teraz tak, pozbędziemy się tych wszystkich zbroi, bo jest ich nadmiar, duży nadmiar. Tu mamy skrzynkę, więc podłączymy najlepiej. Tak, czekaj, bo ja będę miał tu dostęp. Będę miał, dobra, jest ok. Dajemy servo i teraz jakby to ustawić. Tu mamy ordictionary, modowner, to nie. NBT, metadata. Są tu uszkodzone przedmioty? Nie ma uszkodzonych przedmiotów. Blacklist. No to prościej będzie ustawić blacklist niż ustawić whitelist. No to zrobimy tak. Ja chcę mieć enderperłę na pewno. Chcę golden apple zbierać, chcę ciastka zbierać, chcę blaze zbierać. Wszystko sobie tutaj ustawimy. Kosz ustawimy sobie tu na górze. Teraz pozbędę się tego i tego. I chcę dodatkowo mieć z tego sulfur. No już niech będzie. Blaze powder. Gunpowder nie jest potrzebny i to też nie jest potrzebne, bo chociaż kości. A resztę możemy wyrzucić. To są fajne enchanted booki. Bardzo fajne. To może ja sobie jeszcze te enchanted booki zostawię. To będzie ten mam. Dobra. Więc tak, te trzy booki idą do mnie. To też zostawię. Servo blacklist. Ej. Wcześniej nie było ustawione już. No jest. What? Ty. Co tu jeszcze było? To jest. To też. Sulfur. I chyba tyle. Chyba. Ja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem? Dobra, jest dobrze. Powinno być. Najwyżej coś stracę. No i teraz będzie ten spawner działał bez przepychania się, tutaj zapychania się i będzie ok. Jak tam, Wiki, sobie radzisz? Dobrze. To dobrze. Trochę przysypiam, ale co tam. Dobra, jest wszystko. To co najważniejsze. Blazy są super. Teraz tak, Wiki wołała ode mnie pomocy, bo po prostu no, chciała pomocy. Więc ja jej tą pomoc zapewnię. Podłączymy sobie od dołu fluidact. Godziwe warunki poleci, pracy. Który poleci. Tutaj damy sobie nasz ender tank. Ender tank idzie tu. I teraz tutaj mamy ekstrakt z sygnałem redstone. Damy sobie tą dźwignię tu.
i teoretycznie mamy teraz prawie 20 tysięcy. Jak widzicie, teraz paliwo rośnie. Więc teraz Wiki będzie mogła, wystarczy, że będzie po prostu pilnować. O! Ślub za dźwignię. Czekaj. A, jest dobra. Więc jeżeli będziecie chcieli kończyć Wiki, to po prostu ślub za dźwignię i tyle. Nie musisz wiaderkiem się bawić. A co jak stwierdzę, że ciągnięcie za wajchę to również jest ciężka robota? To cię zwolnię. Nie! Dobra, to... Znaczy, to ja skończę? Gdzie jestem? A, tu jestem. A, już wiem. Magma creamy trzeba zrobić. Więc myślę tak, do slajmów mamy tutaj drzewa slajmowe. Trzeba je jakoś zautomatyzować, aby tworzyć nasze kochane slime bale. Więc jeżeli ja tutaj zbiorę, teraz powinny polecieć sadzonki, ale nie lecą. No dalej. Sadzonki. O, leci. Wszystko. Cały las. Dobra. Trochę głośno jest, że ja mam otwarte okno, wybaczcie. Bierzemy pierścień. Wszystko idzie do nas. I teraz, żeby nie robić kolejnej farmy drzew, tym razem slajmowych drzew to by było, to zrobimy sobie tutaj parę zmian w planterze. Mamy tutaj planter ustawiony no, na same sadzonki zwykłe, najzwyklejsze, w ogóle zwykłe. No to weźmy się zajmijmy w Ender Mini i pójdziemy sobie do plantera, który jest tutaj. Jeżeli mamy tutaj filtr, jeżeli ustawię sobie czerwony na to, no to automatycznie powinno w jednym miejscu zacząć sadzić właśnie slime sapling. I nie jestem pewny, czy to jest północ, czy jest południe, czyli teoretycznie, no nie wiem, w którym miejscu to posadzi. Fajerwerki słyszę, what the fuck. Strzelają fajerwerkami. Tu? Czy tu? W którymś miejscu powinno gdzieś tu na boku zacząć sadzić slime saplingi? No ale w którym? Nic. Tu na pewno nie, tu na pewno nie, a że tu? Poczekajmy chwilę. Tu też nie, czyli tu będzie. Musi tu być. No. Powiedz mi, że... Czekaj, to było to ustawienie? Mam nadzieję. No dalej. Dobra, jest problem, bo ja tutaj zaznaczyłem teraz ten cały obszar, żeby sadził właśnie slajmy, ale no nie chce to działać. Więc będzie plan B. I dodatkowo jeszcze Wiki pisze, mówi, że paliwa nie ma, powoli. Zobaczmy. No, jest źle. Bardzo źle. Dobra, Wiki, starczy na tworzenie tego. Niech się skończy. Na razie to, co zaczęłam. No, LOL, pszczoła, idź stąd. To ja jestem. Wiem, tym bardziej. Idź sobie. Dobra. To niech to się skończy i tyle. Albo wyłącz po prostu. Ale masz w dupie jakiegoś patyka. No co, w dziurkę się zmieścić nie możesz? Trochę grubiutki jesteśmy. Dobra, jestem już. Mam problem z tymi slajmami, bo nie za bardzo jestem pewien, bo to nie jest jako drewno i wszystkie chyba rzeczy, które miałoby działać, ścinać drewno, nie zadziałają tutaj. Tym bardziej, że to jest Tinker's Construct, to wątpię w to i będę musiał wymyśleć pewien sposób. Mam parę pomysłów, jak na przykład Annihilation Plane, właśnie coś takiego. Annihilation Plane postawiony gdzieś tam, nie wiem, jedna sezonka, ona rośnie i Annihilation Plane, on zetnie, zniszczy, pozbiera wszystko. Oprócz bedrocka oczywiście. I to by było dobre.
A teraz wtedy zajmiemy się czymś innym, bo ja teraz muszę jeszcze pomyśleć, jak to zrobić, a no czasu nie mam za bardzo, jestem bardzo śpiący, ale tak naprawdę bardzo śpiący, bo ostatnio się przestawiłem z nocnego trybu na dzienny i teraz mnie muli, cały czas muli mnie i to strasznie. Więc tak, Tomcrafta trzeba zacząć, aby mieć, zacząć z Project E, a to dlatego już kiedyś pokazywałem. Ale pokażę jeszcze raz. Project E, żeby zrobić Philosopher's Stone, to potrzebujemy Primordial Pear, a to jest endgame Tomcrafta. To jest końcówka zwykłego vanilowego Tomcrafta bez addonów, gdzie jest boss i z tego bossa wypada nam taka perła. No i co tyle co Nether Star nie będą problemem, to problemem będzie właśnie Primordial Pear i jak tylko będziemy mieli to, to będziemy mieli też dużo slime'ów, ale no Tomcrafta szybko nie zrobię do endgame'u. Tak myślę, 5 odcinków będzie z tego Tomcrafta. Ale ja ten Tomcraft będę w miarę tak robił, że bo wiem, że dużo osób nie lubi Tomcrafta. What the fuck? Dużo osób nie lubi Tomcrafta. Skąd ja to mam w ogóle? Wiki, dałaś mi magnesy. No. A, okej. Dużo osób nie lubi Tomcrafta i dlatego też te rzeczy zwykłe będę robił poza odcinkiem, a rzeczy niezwykłe będę robił w odcinku. Więc tak, po pierwsze, pierwsza rzecz, jaką trzeba skraftić do Tomcrafta, może inaczej zacznę. Tomcraft to jest modyfikacja techniczna, magiczna, dużo związana jest z... Może trochę związana z alchemią, i do tego potrzebujemy parę narzędzi startowych, różdżkę i takie tam duprele. Ja nie wiem, gdzie to mam. O, tu jest. Tomometer, bardzo prosta rzecz do skrawcenia, co jest nam potrzebne dla tych, tłumaczę teraz dla tych osób, co pierwszy raz widzą Tomcrafta. A do tego potrzebujemy też różdżki i Taunomonikon. Jak się robi Taunomonikon? Robicie bookshelf i stawiacie gdzieś tutaj na świecie i klikacie różdżką prawym i wtedy wam się zrobi Taunomonikon. Monika, ta Monika. A potem możemy skanować rzeczy, na przykład wiki. Nie skanuj mnie. Ale niestety jeszcze nie jestem w stanie bestii skanować, bo nie mam poszczególnych rzeczy, jeżeli chodzi o aspekt. No i jak skanujemy, no to mamy, na przykład torczu wyskanowany jest, on ma lux. Tutaj mamy aurę, która jest pokazana w ten sposób, jest to normal i to dobrze, że jest normal. Nie chciałbym żadnych niestabilnych aur obok tutaj w moim miejscu, ani hunger aur, hunger złe aury. No i jeżeli wyskanuję tutaj aurę, mam addon, że jak naciśniemy M, nie, I, to nam pokazuje, gdzie jest jaka aura i mogę sobie, wiecie, filtr ustawić, jak dalej, jeżeli będę chciał szukać. Ale ogólnie początek Tomcrafta to jest bieganie z rzeczy do rzeczy i skanowanie rzeczy, gras i tak dalej. Jeżeli coś się da wyskanować, to wam się wyskanuje, a skanujecie rzecz tylko raz. No ja nie mam szczęścia, bo wszystko. O, dry dirt. Jest 5 primal aspektów, czyli takich aspektów jak terra, ignis. Terra Ignis Aqua. Aqua to też tu Air. mamy. Dobra, cicho, tu mam. Mamy Air, Aqua, Ignis, Terra, Perditio, Ordo. Zobaczymy. 4, 5, 6. 6, nie 5. No i z tych aspektów tworzymy inne rzeczy. Jak na przykład, no, jest taka gierka, nie pamiętam jak się nazywa, alchemii, coś tam, alchemik, mały alchemik, czy jakieś tam coś z alchemią, że łączycie elementy różne i z tego powstaje coś. Na przykład woda plus ogień równa się para. To tu działa to podobnie. Ale nie musicie latać i szukać rzeczy, które musicie zeskanować, żeby zeskanować dalej coś. Tylko możecie po prostu stanąć do stołu naszego kochanego, który jest tu. I w tym stole możecie sobie połączyć
na przykład to plus to równa się coś. Ja jest na Wikipedii pokazane, co z czym łączyć, żeby coś uzyskać. No nie wiem, ja sobie połączę to i to i nic nie wyszło. Ale możecie w ten sposób też odkrywać rzeczy i potem macie dużo prościej ze skanowaniem. No i jeszcze jedna rzecz w mojej paczce. Nie trzeba łączyć, jak odkrywacie rzeczy różne, to nie trzeba tutaj bawić się z pergaminem, łączyć i tak dalej. Jest to tak zrobione, że musisz tylko mieć to i wtedy możesz od razu wykupić. A mieć musisz to w tym stole. Tutaj macie właśnie też wszystkie rzeczy, które wyskanowaliście. Więc dajcie mi chwilę, a ja sobie tu poskanuję, polatam, poskanuję i tak dalej. No. Dobra, więc odkryłem już w miarę dużo tych wszystkich aspektów. Mamy tutaj no tyle. I odkrywałem to za pomocą łączenia poszczególnych tutaj aspektów. Nie wiem, czy ja tu czegoś czasami nie ominę. Mam tu magic? Magic jest, ale Sano nie ma. No nie ma. Więc patrzcie, na przykład łączymy. O, life nie mam. A to za chwilę. Dobra. To tą numunikę otwieramy i teraz widzimy, że o, to jest bardzo dobre oczywiście. To i to chcę pójść tu i tu. To są te dwie rzeczy, które na pewno chcę iść. Więc odkrywamy sobie to. I odkrywamy sobie to. Tylko, że brakuje mi tutaj sowy, nie pamiętam nazwy aspektu. Note tapping się przyda bardzo. Ale nie mam aspektów. Super. Ale mamy to. Co nam daje 25%, że przy tworzeniu nowego aspektu nie stracę aspektu, którego użyłem. Co jest fajne. Dobra. I jeszcze będę widział, co jest do czego potrzebne. Żeby zrobić plant, to potrzebuję life i terra. To jest przydatne. A ja potrzebuję życia, a życie to jest woda i terra, czyli to plus woda. I teraz pokażę wam to, co chciałem pokazać. Na przykład no, sano potrzebuje life. I o, ordo. Żeby zabić sano. To się przyda. Czego ja potrzebuję, żeby odkryć tamto? Sowy. A sowa to jest sensus, czyli to plus aer. Dobra, mamy trochę. 3 potrzebuję. Nie. To plus aer. Mam 3. I teraz mamy to. I to jest, jak to się nazywało, czekaj, jak to się, warp. Chyba warp. Jeżeli zdobędziemy wszystkie warpy, będziemy szaleć, ale zdobędziemy nowe drzewko. Ale to później. Wszystko powiem wam dokładnie. To był chyba warp? To warp. I później też powiem, co to jest warp. Ale co nam daje teraz Research Mastery? Daje nam to, że mamy 50% szans, nie 25%, że dostanę aspekt z powrotem. Dodatkowo 10% szans, że coś nie będzie nic kosztowało. Fajnie. I mogę sobie shift plus klikać na aspekt, żeby tworzyć coś. Czyli na przykład nie mam tego, czy mam shift i sobie tworzę z tego już automatycznie. To jest bardzo fajne. A ja bardzo potrzebuję tutaj, więc muszę iść dalej, odkrywać rzeczy. Dobra, podkrywałem co nieco, jest już dużo więcej teraz tych aspektów u mnie. No i teraz będę musiał znaleźć jeszcze dwa rodzaje drzew. O, obelisk. Musimy znaleźć jeszcze dwa rodzaje drzew. Taki silverwood oraz greatwood. No i teraz jeszcze mam tu obelisk, sinister node. Oczywiście eldritch obelisk. To jeszcze, dobra. No i
Te drzewa powinny być tutaj. Gdzieś tutaj. Muszą być tutaj. Ja tego nie przeskanuję. I przy okazji mogę aur poszukać. O, węgiel. Węgiel. Lawa. Tylko musimy do source bloku iść tutaj. O. Super. Krowę już skanowałem. Ale nie wi... O, ul. Ul, ul. Nie da się. Dobra. Nie widzę tego drzewa. Tu nie, ono jest takie duże. Bardzo ciężko jest ominąć je. No cóż, tu nie ma. Ciekawe. Jak tu nie ma, to powinno być to tu. Albo też tu. Tu może? To jest na górę. Tu jest nasze domowisko. A tu to na pewno musi być. A? Może na mapie zobaczę? Nie wiem, czy to czasami nie jest Greatwood. To takie szare. To jest możliwe. Bardzo możliwe. Dobra. Tutaj nic nie ma. Dobra. To ja będę musiał iść po tamte rzeczy. Jeszcze będę musiał znaleźć sobie coś, żeby mieć ten jeden aspekt, który jest nieodkryty. Dodatkowo jeszcze musimy dorobić lepsze różdżki. To potrzebujemy tego. Żeby Basic Wand zrobić na Greatwood Wand i to nam dużo da. I kapa możemy wybrać sobie Gold. Nie wiem, jaki tu jest Gold. To czekaj, Gold. Chociaż Taumiu by był najlepszy, ale gold, tu mamy copper, a niech będzie gold. No, w alchemy dobrze jest mieć to i to, to jest tak naprawdę standard, podstawa. To też, ale nie, na razie nie. Magical Metallurgy będzie nam potrzebne, żeby zrobić parę też rzeczy. Tutaj będziemy potrzebowali Goggles of Revealing, ale jeszcze nie mamy jakiegoś tego aspektu. No i tutaj mamy Warp, który weźmiemy później. Tu mamy Hunger Chest i to Good Golemy, to będzie też bardzo przydatne. To nie, tu mamy Bedrock Helmet of Revealing z Rotary Crafta, czyli możemy mieć Bedrock Helmet jednocześnie i z okularami, co jest, no, fajne. Energy Sticks to później będę robił. A tu mamy Tom of Knowledge Sharing, Gazeus. To nie było czasami, to nie była droga, żeby iść pod te lampy? Nie, pod te lampy nie. To było, no tu jest ta lampa. To jest naprawdę lampa taka, że daje nam tyle światła. Przyda się. Dobra, Ian Richard Fabric też się przyda do craftingu. I tak naprawdę podstawowe rzeczy już zabrałem, wszystkie. To jest tak naprawdę podstawa, to co zabrałem. I tyle. Jak na razie tyle. Dobra, więc ja pójdę po te drzewa, Silverwood, Greatwood i tak dalej. A w tym miejscu skończę odcinek, ja nie zrobiłem sobie waypointa. Super, nie wiem gdzie jest mój dom. Gdzie jest mój kochany dom? Prosto, dobra. Więc tak więc komentujcie, subskrybujcie. Magnesów jeszcze mi dużo brakuje na reaktor, więc musimy poczekać z tym reaktorem. Ja się z wami żegnam. Ja też się żegnam. No, Wiki się też żegna i do zobaczenia. Na razie, hej. Pa, pa.